Premiera NBA 2K17 już niebawem, ale o poprzedniej części koszykówki od 2K Sports nie powiedziano jeszcze wszystkiego. Jestem Keep The Beat i zapraszam Was do obejrzenia 10 najfajniejszych ciekawostek oraz sekretów z NBA 2K16, o których nie mieliście pojęcia. Zaczynamy! Przetrzepując listę wolnych agentów w bazie danych zawodników, można natknąć się na niejakiego Boruka Nojowica, rozgrywającego z ratingiem 65 z wymaksowanym rzutem za 3 punkty. Jeśli nie przypominacie sobie tego nazwiska z NBA, to nie jest to wina waszej pamięci. Boruk jest osobą cierpiącą na poważne zaburzenia nerwowo-mięśniowe i znalazł się w grze dzięki fundacji Make-A-Wish. Boruk chciał znaleźć się w swojej ulubionej grze i 2K Sports spełniło jego marzenie. Postać Boruka w grze posiada jednak jeden dość niepokojący szczegół. Dlaczego Boruk ma oznaczone kostki i kolana jako kontuzjogenne części ciała? What's wrong with you? What's wrong with you? Programiści odpowiedzialni za tryb My League to niezłe śmieszki. Na odpowiedniku Twittera w grze można co jakiś czas przeczytać newsy dotyczące najświeższych kontuzji zawodników w wirtualnej lidze sygnowane jako NBA Injury Report i te newsy nie są zbyt poważne. Zobaczmy kilka z nich. Jordan Clarkson choruje na niebieski ekran śmierci, co oczywiście jest popularnym ekranem błędu systemu Windows. Rajon Rondo cierpi na utkniętą w głowie melodię z ciężarówki z lodami. Tim Duncan pomaga babci alkoholiczce podróżować w czasie i w kosmosie. Kyle Lowry zaliczył wpadkę z ptakiem, który wleciał mu prosto w twarz podczas przejażdżki rollercoasterem. Stephen Curry poszedł na koncert Iggy Azalei, a teraz najlepsze. Dwight Howard nie zagra w tym sezonie, gdyż wziął gryza ciastka, po czym okazało się, że nie ma już mleka, więc wypluł to ciastko, trzasnął drzwiami lodówki i zapłakał. Brzmi tak, jakby mogło się to wydarzyć naprawdę. Być może wiedzieliście o tych wpisach, bo sami graliście w My League, ale czy wiedzieliście, że są one bazowane na prawdziwym koncie na Twitterze? Sami zobaczcie. Podobnie jak w trybie My League, tak i tekściarze z trybu MyGM to wielcy dowcipni się. Przykład? Jeśli nie spełnisz obietnicy złożonej swojemu zawodnikowi, to następnym razem może on powiedzieć ci, że teraz już znam to uczucie, gdy schylasz się po mydło. Trochę rynsztokowy humor, także może łapcie lepszy i bardzo zaczepny w stosunku do konkurencji. Połamany zawodnik twojej drużyny może spłodzić na przykład taką wypowiedź. Ta kontuzja sprawia, że czuję się gorzej niż wtedy, gdy próbowałem zagrać w grę koszykarską niezrobioną przez 2K. Co wy na to, EA? EA. What? Największym komediowym hitem trybu MyGM są jednak spoilery z super popularnego serialu Gra o Tron. Z jednej strony śmieszą one fanów Westeros, ale z drugiej irytują osoby, które jeszcze Gry o Tron nie widziały. Najciekawsze odniesienie do Gry o Tron, jakie znalazłem, dotyczyło wypowiedzi trenera drużyny, w tym wypadku Randy'ego Whitmana, tuż po jego zwolnieniu. Zranię cię za to. Przyjdzie dzień, w którym będziesz czuł się szczęśliwy i bezpieczny i twoja radość przemieni się w proch w twych ustach. I wtedy będziesz wiedział, że dług został spłacony. Była to jedna z najbardziej mrocznych wypowiedzi Tyriona Lannistera w serialu. I will hurt you for this. A day will come when you think you're safe and happy and your joy will turn to ashes in your mouth. And you will know the debt is paid. James Nunnally przez długi czas był uznawany za najgorszą kartę w trybie My Team. James, który ligi w prawdziwym życiu nie zawojował, ma w grze rating na poziomie 55. Jednak podczas ostatnich playoffów tytuł najgorszego zawodnika NBA 2K16 przypadł innemu Jamesowi i w życiu byście nie zgadnęli, że chodzi o LeBrona Jamesa. Karta LeBrona z roku 2012, kiedy to grał jeszcze w Miami, ma rating na poziomie 40. A wszystkie atrybuty znajdują się na najniższym możliwym pułapie, czyli 25. Co prawda, karta nigdy nie została oficjalnie wydana, ale wciąż znajduje się w bazie graczy. Jak do tego doszło? Otóż w kwietniu 2K dodali do kodu gry kilku specjalnych zawodników z bardzo wysokim ratingiem. Między innymi dodali LeBrona Jamesa z overallem 99. W czerwcu, gdy odbywały się już playoffy, 2K postanowili wydać inną kartę LeBrona z maksymalnym overallem i uznali, że nie ma sensu wydawać tej kwietniowej, więc
obniżyli jej statystyki do minimum. Nie rozumiem, dlaczego Mike Stauffer, czyli gość od ratingu w grze, miałby w ogóle to robić, skoro karta i tak została odrzucona, ale sama wiedza, że najgorszym zawodnikiem w grze jest LeBron James, budzi mały, złośliwy uśmieszek na twarzy. Osoby, które znają się trochę na hakowaniu gier, mogą spróbować swych sił kontrolując owego słabiutkiego LeBrona Jamesa w meczu dla, kolokwialnie rzecz ujmując, beki. Aktor, który podkłada głos naszemu bohaterowi w trybie My Career, miał kilka malutkich ról w filmach i serialach, m.in. w Transparent. Mimo wszystko, największym odkryciem po premierze NBA 2K16 było odnalezienie go przez fanów w starej reklamówce Foot Lockera nagranej z Carmelo Antonym kilka lat temu. NBA 2K16 ma dużo błędów i niedorobionej zawartości, ale zawodnik duch w grze koszykarskiej to już wyższy poziom abstrakcji. Grając drużyną FC Barcelona w normalnym trybie rozgrywania meczów, możemy wpuścić na boisko Aleksandra Wezenkowa, który nie posiada modelu w grze. Gra będzie widzieć jego obecność, ale nasze oczy już tego nie doświadczą. Gdy Aleksander będzie miał posiadanie, zobaczymy jedynie lewitującą bądź samoistnie kozłującą się piłkę. W styczniu bieżącego roku doszło do niecodziennej sytuacji w szatni Los Angeles Clippers. Doszło do kłótni między Blake'iem Griffinem a jednym z pracowników hali. Blake miał wymierzyć cios w twarz pracownika, co zakończyło się złamaniem ręki skrzydłowego Los Angeles Clippers. Jak bardzo żenująca jest ta sytuacja, to chyba wszyscy wiemy, ale 2K znalazło w całej tej historii dowcip i przy najbliższej aktualizacji zawodników obniżyła atrybut rąk Griffina o 20 punktów. Była to jedyna zmiana w statystykach tego zawodnika. Nie wszyscy zawodnicy szkół średnich na początku historii w trybie My Career mają losowe imiona. W ciągu pierwszych trzech spotkań Living the Dream można na boisku zobaczyć m.in. Dominic Pagnotti Jr., czyli syna twojego agenta, a także Jacksona Ellisa Jr., czyli syna naszego rywala z NBA 2K14 oraz 2K15. Wśród licealistów pojawia się także m.in. Mike Wong, który najprawdopodobniej jest ucieleśnieniem Mike'a Wanga, jednego z głównych deweloperów gry. Największą urban legend NBA 2K16 jest diamentowy Luis Scola, jedna z najlepszych kart zawodników w trybie My Team, która nigdy nie ujrzała światła dziennego, gdyż fani gry znienawidzili ją od chwili wypłynięcia informacji na jej temat. O co chodzi? W połowie grudnia fani gry byli zażenowani brakiem nowej i ciekawej zawartości do trybu My Team, kiedy to nagle 2K Sports zaczęli umieszczać w kodzie gry niesamowicie silne karty zawodników, które przewyższały, i to o wiele, aktualne najlepsze karty w grze. Sęk w tym, że na tych kartach nie znajdował się Jordan, Kobe Bryant czy LeBron James, a takie nazwiska jak m.in. Brandon Jennings, J.R. Smith, Ty Lawson czy Luis Scola. Na forach fani dostali furii. Zaczęli strajkować i zwiastować śmierć trybu My Team, ale ostatecznie wszystkie z wydanych kart trafiły do gry. Wszystkie, oprócz diamentowego Luisa Scoli. Na sam koniec zostawię Was z najbardziej bolesnym sekretem, mroczną ciekawostką oraz zamiecioną pod dywan obietnicą. Przed premierą gry na stronie internetowej supportu 2K znalazła się informacja o nowościach w NBA 2K16 względem NBA 2K15. Oczywiście mowa była o historii Spike'a Lee w trybie kariery, trybie My League Online oraz o trybie The Gauntlet czy o Black Market, ale na samym końcu strony znajduje się krótka notka. Gracze będą mogli zaimportować swoją postać My Career i uczynić z niej kartę w trybie My Team. Choć tak ostatecznie, to już sam nie wiem, czy taka funkcja miała znaleźć się w grze. Fani na forach, Twitterze oraz Reddicie przypominali co jakiś czas o tej funkcji, używając zwrotu w stylu niespełniona obietnica, ale mi udało się jedynie dokopać do screenu ze strony supportu 2K. Jak widać, NBA 2K16 wciąż kryje w sobie trochę ciekawych historii i niespodzianek i wierzę, że usłyszeliście dziś przynajmniej jedną nowość na jej temat. Jeśli film się Wam spodobał, to zapraszam po więcej na mój kanał. Lajkujcie, subskrybujcie, wpadnijcie na mój fanpage po świeżutkie newsy ze świata gier NBA. Z tej strony Keep the Beat! Trzymajcie się!